Bardzo dziękuję panu profesorowi za to, że chciał poświęcić 3 popołudnia na spotkanie tu z parafianami i nie tylko, również księdzu biskupowi i braciom z klasztoru kapucynów. Chciałem zabrać głos tylko dlatego, że po pierwsze byłem dyrektorem szkoły, gimnazjum już nieistniejącego oczywiście, które nosiło imię tego wielkiego duszpasterza i wielkiego patrioty, a także byłem również obecny na poświęceniu sztandaru, nadaniu imienia szkole podstawowej, która niegdyś istniała w Rywałdzie i też przyjęła to imię. To były rzeczywiście wielkie wydarzenia, również dla mnie. Pamiętam doskonale moment koronacji w 1972 roku. Byłem wtedy świeżo upieczonym studentem roku, że tak powiem, zerowego. Tak jak dzisiaj wszyscy mogą przybywać sobie samochodami osobowymi, prywatnymi, tak wtedy przybywali wszyscy, kto czym mógł. Ja na przykład przyjechałem rowerem. O dziwo, nie ukradli. Pan profesor poruszył tutaj taki bardzo ważny aspekt, wielki kult i cześć do Najświętszej Marii Panny, jaki cechował pobożność księdza prymasa. Tu chciałem powiedzieć, że przede wszystkim również jako historyk, że to było wykorzystywane również przez ówczesne władze komunistyczne do walki z prymasem, otwartej walki z prymasem w czasie trwania Soboru Watykańskiego II. Do wszystkich ojców soborowych, do wszystkich biskupów i innych, którzy uczestniczyli w tym wielkim zgromadzeniu, trafił dokument z Polski, pisany po łacinie, o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce, gdzie rozprawiono się, można powiedzieć, w sposób podbudowany również naukowo, teologicznie, z licznymi błędami, jak twierdzono, szerzenia tego kultu przez prymasa. To był taki właśnie taki przyczynek do tego, jak walczono z prymasem również już w czasach, kiedy nie był uwięziony. Zresztą ten okres, kiedy prymas nie był uwięziony, kiedy mógł swobodnie wypowiadać się, przynajmniej w Polsce, też nie brakowało w nim właśnie tej otwartej walki politycznej. Prymas zawsze twierdził, że nie jest politykiem, nie chce być politykiem, ale polityka przychodziła sama do niego. Zresztą samo istnienie Kościoła było polityczne, bo jak zobaczymy w innych krajach komunistycznych, to Kościół był tak zwalczany, że w takiej Czechosłowacji to nawet księża nie mogli w sutannach wychodzić, nie mówiąc o siostrach zakonnych czy zakonnikach. I prymas angażował się politycznie, bo musiał. I takim największym wydarzeniem politycznym, które można powiedzieć, on zainicjował, to był list oczywiście biskupów polskich do biskupów niemieckich, gdzie wylano całe wiadra pomyj na biskupa, a po latach kilku okazało się, że kiedy Gomułka odszedł, że właściwie prymas to miał rację, bo przecież już w 70 roku podpisano ugodę między Polską a RFN-em ówczesnym i właściwie można powiedzieć, sprawa ta została przez komunistów całkowicie jak gdyby wymazana. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który chciałem poruszyć, mianowicie w czasach I Rzeczypospolitej prymas był interreksem, czyli był między królem, zastępował osobę króla jako głowę państwa w czasie, kiedy jeszcze zmarł król, a nie wybrano jeszcze nowego w trakcie wolnej elekcji. I to świadczyło o tym, że prymas sprawował najwyższą rzeczywiście praktycznie po królu władzę w Polsce, chociaż rzeczywiście nie była to władza stricte, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, polityczna, ale ona taka była. I prymas, przedwojenni prymasi takiej roli nie pełnili, a musieli ją pełnić już w okresie komunistycznym, ponieważ nie było innej roli. Ktoś musiał
tą rolę przywódcy narodu pełnić. I chcąc, nie chcąc, prymas Wyszyński rolę interreksa pełnił. Wszyscy do niego przybywali. Nawet ci z tej lewicowej opozycji, byśmy powiedzieli dzisiaj, która narodziła się gdzieś tam w początek lat 60., takie nazwiska jak Kuroń, Michnik, prawda, inni, lgnęli do prymasa, u niego szukali porady, u niego szukali pomocy i chcąc, nie chcąc, musiał on tą rolę pełnić. To również wystąpienia młodzieży w 68 roku, młodzieży studenckiej w Warszawie, gdzie prymas musiał, bo nie miał innego wyboru, potępić zachowanie milicji i SB w trakcie tych wydarzeń. Lepiej dopiero zaczęło być w czasach Gierka, to ja to pamiętam dokładnie. Gdzieś wyciszono pewne sprawy, odszedł ten cały, znaczy on pozostał jeszcze fizycznie, ten PAX, czyli taka organizacja niby to postępowych katolików, ale już było zupełnie inaczej, a później już wybór naszego papieża zmienił praktycznie wszystko. Także prymas, umierając w 80 roku, zostawiał Kościół, można powiedzieć, w dobrych rękach. Kościół silny, zbudowany. Byśmy chcieli, żeby dzisiaj również taki był. Dziękuję.